na tegorocznych listach światowych. Wicemistrzyni świata z 2018 roku. Jest szybka, jest dynamiczna, jest skuteczna nie tylko na otwartym stadionie, ale także w hali. Portugalka Gandulla, 11,17 sekundy. Brie Masters i jest nasza Magdalena Stefanowicz, a zatem wicemistrzyni Polski, no ale srebrny medal cieszy. Srebrny medal w sytuacji, kiedy tak mocną, tak skuteczną jest Ewa Swoboda, która, przypomnijmy, wygrała swój bieg eliminacyjny z czasem 10,98 sekundy. My trzymamy kciuki za Magdalenę Stefanowicz. Niełatwe zadanie, ale możliwe. Trzymamy kciuki, żeby pobiegła najszybciej, jak to możliwe. Trzeba tutaj no, sporo poprawić rekord życiowy, te 11,25 sekundy. Nie wskazuje na to, że Polka ma szansę na awans do półfinału, ale to jest sprint, to jest wszystko możliwe. Ale fajnie byłoby do domu wrócić z nową życiówką z Mistrzostw Świata i tego właśnie oczekujemy od zawodników, którzy szanse mają małe na osiągnięcie sukcesu, ale te wewnętrzne sukcesy, rozstrzyganie i rozprawianie się z rekordami życiowymi i sezonu. To jest niemalże obowiązek tych zawodniczek. Marie-José Talou, ona tutaj ma wszystko pod kontrolą. Marie-José Talou atakowana przez reprezentantkę Jamajki, ale Marie-José Talou wygrywa ten bieg. Jamajka Forbes finiszowała na drugim miejscu, a niesiona dopingiem Boglarka Takacz, wydaje mi się, otrzymała te brawa i owacje za to, że zajęła trzecie miejsce i zakwalifikowała się do półfinału. Marie-José Talou 11,8 sekundy. Tak jest, Boglarka w półfinale. 11,12 i słyszą Państwo, widzą, jak cieszy się Boglarka Takacz, 11,18 sekundy, a zatem młoda Węgierka urodzona w 2001 roku, dziewczyna nie mająca jeszcze skończonych 22 lat, awansuje do półfinału, a Magdalena Stefanowicz uzyskała ile? 11,43 sekundy. Wolno, za wolno, bez szans na to, biegając tak, nie można myśleć, nie można marzyć o tym, by zakwalifikować się do półfinału. Chęci, ambicja, ale przede wszystkim liczy się moc, siła, szybkość, bo to bieg na 100 metrów. A w tym biegu wiatr pomagał, 0,9 metra na sekundę, tak jak mówiłem wcześniej. No, musimy też wymagać od naszych zawodników, żeby po całym okresie przygotowawczym przyjeżdżać na docelową imprezę i prezentować najlepszą formę w sezonie, a tutaj